Witam ponownie. Dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów odnośnie takiego mocniejszego przycinania tui brabant, czy jakichś innych tui szmaragdowej, czy tam innych. Mamy początek marca. Tuje były mocno przycinane jakieś 2 lata temu. Zaraz pokażę, jak to wygląda z góry. Myślę, że na przyszły rok, jak w tym roku je podrównam już finalnie, praktycznie nie będzie widać środka. Tu rosół się zastanawia, jak to będzie wyglądało, jak przytniemy na przykład 1,5 metra takie stare tuje. Także wiadomo, że w pierwszym roku cudów nie będzie, ale jak mamy na takiej wysokości jak tutaj, jakieś 2 metry z kaczykiem, to i tak nie widać przycinania. Należy pamiętać jedynie o tym, żeby je, te grube pędy, przyciąć głębiej, niż mamy te drobne listki po bokach. Może to nie mówię jakoś fachowo, no ale każdy będzie wiedział, o co chodzi. Tak jak mówiłem, mamy początek marca. Filmik zachowam, dogram go może w lecie, w czerwcu. Zobaczę, jak mnie znajdzie z przycinaniem góry. Znalazłem fajne urządzonko, które pomoże w łatwy sposób przemieszczać się i ciąć w miarę równo. Początkowo ciąłem albo, jak to się mówi, na oko, ewentualnie wbijałem tyczki teleskopowe i robiłem to do żyłki, ale te przebijanie już mnie zaczęło denerwować i przypadkowo znalazłem taki fajny stojaczek. Także w maju, może w czerwcu, jak go zdobędę, to nagramy filmik, jak to będzie wyglądało. Tak jak tutaj widać, tak jak mówiłem, 2 lata temu były tu je przycinane. Już praktycznie nie widać środka. Tak jak tutaj mamy pokazane pędy, nie są jakieś cieniutkie, grube pędziska. Już praktycznie do środka się ładnie schodzi. Szkoda, że nie nagrałem wcześniej, teraz po cięciu, no to byłoby lepiej to widać. Ale to i tak myślę, że to ukaże w miarę sposób, jak to wygląda przy cięciu takim grubszym. Po prostu z lenistwa już mi się nie chce skakać tak wysoko po drabinie na 3 metry czy więcej. Haratnąłem na krócej i tak wystarczająco jest, także nie ma co sobie roboty dokładać. Ważne, żeby efekt był dobry. Także widzimy się może w maju, czerwcu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało.